Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten, co gdera, przyjdzie tu, a ja powiem mu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie słuchowiska pod tytułem Hotel pod różanym aniołem. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Jeszcze nie wiem. Na razie siedzę sobie w moim pięknym ogrodzie na leżaku. Wokół słyszę ptaki i ludzi, którzy pracują nad pięknem swoich ogrodów. Strzygą trawę, porządkują, pracują. Może niech to będzie rozmowa z czystą świadomością na temat pracowitości. Co to jest pracowitość? Do czego w naszym życiu służy? Co powoduje, jeśli tej pracowitości w nim nie ma? Pracowitość. Często kojarzy nam się z ciężką pracą, z charówką. Z czymś takim syzyfowym, nie dającym efektów. Wielu ludzi jest bardzo pracowitych, ale niewiele efektów widzi swojej pracy. Ponieważ swój fokus, swój umysł ma nastawiony na tory doświadczenia, które nazywają się próżnią. Wszystko, co wkładają energię, wysiłek w tę przestrzeń próżni, powoduje, że znika. Może objawiać się to wieloletnią pracą i nie mogą sobie nawet zabezpieczyć pewnych kwot czy pewnych kwot w banku, nie mogą kupić samochodu, nie mogą dorobić się domu, nie mogą niczego się dorobić, a ciężko, intensywnie pracują, wytwarzają pewne dobra, pewne produkty i nic z tego nie wynika. Ta pracowitość jest związana z taką sferą, którą my nazywamy wyborem intelektualnym. Wybór intelektualny jest to ścieżka, którą powtarzamy po kimś. Ścieżka, którą wybieramy, która jest odzwierciedleniem osób bliskich lub dalszych w naszym życiu, które przeszły tę samą drogę. Wybór naznaczony, właściwie osaczony ograniczeniami innych umysłów. W tym wyborze nie ma wolności, o której poprzednio była mowa. Nie ma wolności. Nie ma wyjścia poza horyzont. Jest wybór do horyzontu. Do horyzontu tylko. Istnieje drugi rodzaj pracowitości. Pracowitość oparta na impulsie. Ta pracowitość jest poza intelektem, jest spirytualna, bardziej duchowa, ale wykonywana wszystkimi naszymi percepcjami, zdolnościami, zmysłami, funkcjami umysłu związanymi również z tą sferą, którą nazywamy życiem ziemskim. Ta pracowitość jest połączeniem całej naszej istoty, spirytualno-duchowo ziemskiej. Ta pracowitość daje nam efekty. Tu nie ma próżni, tu jest pełnia. Efekty związane z zadowoleniem,
zadowoleniem materialnym, emocjonalnym, duchowym, spirytualnym, zadowoleniem ziemskim, spełnieniem, jest związana z dobrym życiem. Dobre życie to nie tylko zbudowanie się w sferze materii, materialnej, finansowej, ekonomicznej. Jest to dobre życie, czyli dobre emocje, dobre uczucia, dobrzy ludzie. Dobrzy w sensie kompatybilni z nami, w sensie przyjaźni w stosunku do naszej drogi, do naszej pracowitości. Pomocni w sensie współtworzący z nami przestrzeń dobrego bytu. I jeśli chcemy wejść do tej przestrzeni pracowitości, która jest przestrzenią pełni, przede wszystkim należy zintegrować całą swoją istotę. Nie obdzierać się z niczego, nie obdzierać się ani z duchowości, ale też nie obdzierać się z własnej fizyczności. Jeśli pierwszy punkt zintegrowania zostanie spełniony, możemy brać się do pracy, czyli do działań. Tu spływają impulsy, które działają jak kopniaki, wybudzacze, budziki, że okej, to jest ten moment, kiedy mam zrobić to i to. W tej przestrzeni nie może być mowy o lenistwie, o strachu, o lęku. W tej przestrzeni mówimy o zawierzeniu, o prowadzeniu, ale i o wiecznej aktywności. W tej przestrzeni nie ma lenistwa, jest aktywność. Aktywność, ponieważ nie ma w tej przestrzeni zniechęcenia. Zniechęcenie jest w tamtej przestrzeni, o której mówiliśmy poprzednio. Zniechęcenie wynika z braku efektu. Jeśli w tej przestrzeni nie ma braku efektu, my cały czas jesteśmy motywowani do działań. Motywacja. Motywacja, która wypływa z wewnętrznych przeczuć, z wewnętrznego prowadzenia. Motywacja. Co to jest motywacja? Motywacja jest chęcią. Chęcią przybliżenia się do tego, o czym myślimy. W tamtej przestrzeni motywacją jest strach przed utratą czegokolwiek. W tej przestrzeni, o której teraz mówimy, motywacja jest chęcią przybliżenia się, dotknięcia się przestrzeni spełnienia. Pracowitość. W tamtej pierwszej przestrzeni jest wysiłek, w tej przestrzeni jest akt twórczy, który nie jest związany z wysiłkiem. Oczywiście może nam towarzyszyć zmęczenie ciała, ale w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że pracowitość możemy rozłożyć w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku, tak jak intuicja nam podpowie, i zmęczenie fizyczne odpadnie. Jeśli będziemy w tej przestrzeni w 100% zasyceni, zakorzenieni, zmęczenie fizyczne odpada. W momencie, kiedy poczujemy jakiekolwiek znużenie, dajemy sobie spokój z pracowitością i wchodzimy w tryb relaksu, harmonii i odpoczynku. Równoważenie pracy i wysiłku w tej przestrzeni jest absolutnie behawioralne, absolutnie naturalne, jak proces fizjologiczny. Zróbmy rozrachunek. Zróbmy rachunek sumienia. Zróbmy wejście w przestrzeń oceny, w jakim miejscu ja na dzień dzisiejszy w swoim życiu znajduję się. W której przestrzeni pracowitości. Miłej podróży w głąb siebie życzę i sobie również.
Do miłego spotkania następnym razem.